dobry, kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale, chciałam powiedzieć vlogmasie. Właśnie wybieramy się do Londynu. Ja tak patrzę, kto za mną idzie, a to Dan. Come on, passenger. Come on, stranger. Dzień dobry. Dzień dobry. We are going to London. Jedziemy do Londynu, zaraz mamy pociąg. No i oczywiście, kochani, zabieramy was razem z nami. Dostaliśmy menu i przed chwilą sobie zamówiłam danie z tego menu. Dariusz swoje zjadł, bo ja się nie mogłam zdecydować. I mam ravioli z sosem truflowym i szpinakiem. Wygląda cudownie, ale chyba ktoś się czai. I'm good at it, no. Actually, I said that would be good. Yes. And I've got a bacon roll. This is what I have to put up with. She's not even, sharing any. This is delicious. No, that way you can regret now. Hopefully it's on the way back. Yeah. Should you want to try it? Yeah, please. Zobaczcie, jak wszystko jest pozalewane przez te wichury i deszcz ostatni. Szok. Jezu, zobaczcie, jak zalało. Straszne powodzie są po drodze. Uwaga, uwaga, trenuję moją odwagę w nagrywaniu w miejscach publicznych. Trochę się cykałam przed wyjęciem kamery, nie wiem dlaczego, wiecie, taka bariera w głowie. Ja od lat nagrywam, a jednak nadal to mam. Zaczynamy pobyt w Londynie od najbardziej londyńskiej atrakcji, jaką mogliśmy sobie wyobrazić, czyli wsiądziemy do takiego tradycyjnego angielskiego czerwonego autobusu, ale nie jest to zwykły autobus, tylko to jest autobus, w którym serwują angielskie afternoon tea. No i będziemy zwiedzać Londyn, oglądać go zza szyby, no bo jest zimno, trochę dzisiaj padało, więc jest to idealna atrakcja na taką pogodę. A przy okazji będziemy mieć tradycyjne angielskie afternoon tea, więc już bardziej londyńsko, bardziej angielsko niż to nie będzie. O, a to jest bus, którym jedziemy. Tak się też nazywa ta atrakcja. Kochani, dogrywam głos, bo w tle grała muzyka. Tak wygląda nasz angielski czerwony autobus od środka. Na stolikach czekało na nas tradycyjne angielskie afternoon tea. Na górze mamy babeczki i ciastka, natomiast na dole mamy kanapki i babeczki na wytrawnie, na słono, a za oknem będziemy mieli widok na wszystkie najważniejsze miejsca i atrakcje w Londynie. Afternoon tea podano nam tradycyjne scones. To są takie wypieki angielskie, które je się z drzemem i z kremem. No i Anglicy podobno dzielą się na dwie grupy. Jedni najpierw kładą krem, a potem drzem, a drudzy najpierw drzem, a potem krem. We are now in the area of Knightsbridge, one of the most sought after and exclusive areas in central London. It has some of the most expensive property in the country and plays host to some of the most famous designer shops and boutiques. I tutaj źle pani opowiada, co widzimy. And two extremely famous department stores, Harvey Nichols and Harrods. Many of the boroughs of London have interesting stories about their place names. So is Knightsbridge any different? One legend has it that it got its name from two knights having a quarrel on a bridge that crossed the Westbourne River, hence the name Knightsbridge.
drodze mieliśmy też opactwo westminsterskie, to właśnie tutaj odbywają się wszystkie uroczystości, czy to ślubne, czy pogrzebowe rodziny królewskiej, między innymi ostatnie uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety. Kochani, spacerujemy sobie do hotelu powoli i mijamy Buckingham Palace, więc oczywiście muszę Wam też pokazać, bo chyba w moim vlogu wcześniej w tych okolicach nie byliśmy, jak byliśmy to tylko na chwilkę i nie tak z bliska, więc zaraz Wam jeszcze wszystko pokażę. Jeśli oglądaliście koronację króla, zawsze jak są jakieś takie uroczystości, to tam widzicie, jest ten balkon i to tam właśnie król stał i machał do ludu. Właśnie to jest ten słynny balkon, jeżeli kojarzycie, oglądacie te wszystkie uroczystości. Teraz kto wypatrzy, uwaga, gdzie jest Wally? Gdzie jest Big Ben na tym obrazku? Zbliżamy, zbliżamy, już wszyscy pewnie wiedzą. I mamy widok na Big Bena stąd też. Jejku, zobaczcie, jak Londyn przepięknie wygląda nocą. Powiem Wam, że Londyn w święta, wieczorem zwłaszcza, to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, gdzie trzeba być zimą. Cudo. Przyszliśmy na chwilkę do pokoju hotelowego, no i okazało się, jak tylko się zalogowaliśmy, że nie możemy otworzyć drzwi od tego pokoju. No i poszliśmy tam na recepcję, potem wysłali kogoś, żeby te drzwi naprawił. Okazało się, że drzwi nie działają i byłoby tak, że za każdym razem musiałby przyjść ktoś z recepty, żeby nam te drzwi otworzyć. Więc ostatecznie jutro zmieniamy pokój, ale generalnie wiecie, niby już się rozpakowaliśmy i takie myśmy, no dobra, trzeba się przenosić, ale tak naprawdę reakcja tutaj hotelu była fajna, bo powiedzieli, że jutro, jak tylko zwolnią się pokoje, pokażą nam wszystko, co mają wolne, będziemy mogli sobie wybrać pokój, jaki tylko będziemy chcieli. No i przeprosili za te niedogodności, więc no trudno. Najważniejsze jest to, że hotel jest w genialnej, genialnej lokalizacji, w samym centrum, za to też lubimy ten hotel, więc przynajmniej jutro sobie wybierzemy jakiś inny pokój, więc z tego całego zamieszania i tak wszystko wyszło na plus. No i teraz idziemy na kolację do Sticks and Sushi. Podkręciłam sobie szybciutko włosy, bo już mi, słuchajcie, opadły z tego względu, że zmoczył nas deszcz po drodze. Pogoda jest prawdziwie angielska. Sticks and Sushi to jest taka restauracja tutaj właśnie w Anglii, którą my bardzo lubimy. Bardzo Wam polecam, jak będziecie w Londynie, właśnie Sticks and Sushi, ale to już Wam pokażę, jak będziemy na miejscu, bo nawet się nie przebieram, tylko od razu spadamy, mamy 20 minut, wpadliśmy tylko na chwilę, dokręciłam włosy i lecimy dalej. Mój outfit dzisiaj jest prosty, klasyczny i bardzo uniwersalny, dzięki czemu sprawdził się na podróż, na łażenie po Londynie i jeszcze na wieczór, więc tak naprawdę tylko zmieniłam trochę biżuterię, dodałam bardziej ozdobną, ale zostaje w tym samym outfitie, bo nie ma naprawdę czasu się teraz przebierać. Myślałam, żeby zmienić outfit na koszulę, ale koszuli nie zdąży wyprasować, więc to odpada. Więc tak się prezentuje stylówka na dzisiaj. Cały koncept tej restauracji Sticks and Sushi polega na tym, że mamy sushi i mamy sticks. I sticks to są te takie patyczki tutaj z różnymi mięsami, rybami, warzywami. To też jest bardzo dobre, tylko my ostatnio się przejedliśmy, za dużo zamówiliśmy. Tym razem idziemy w sushi i zobaczcie, pałeczki są na takim śmiesznym kamieniu oparte. Mega fajny koncept tej restauracji. Mamy też zestawy. Na
na przystawkę wzięliśmy sobie brokuła z sezamem i z takim sosem jakby tahini, a nasze sushi przyjdzie zaraz potem. I przyszły nasze kawałki sushi. Zobaczcie, jak to obłędnie wygląda. Mamy różne rodzaje. Rewelacja. Jesteśmy z powrotem w hotelu. Daniusz wam macha, no do widzenia. Ja się z wami też już żegnam. Tych vlogów z Londynu będzie dużo więcej, więc widzimy się na moim kanale jeszcze wiele, wiele razy właśnie z Londynu. Będą kolejne vlogi, a tym razem żegnam się już z wami. What's that? What were you doing? Nothing. Go on, finish off. Co on robił? Powiedzcie mi. Papa! Papa! No właśnie, ja tak powinnam się żegnać prosto z mostu. Moja mama też zawsze krótko, prosto i na temat. Tak więc, kochani, ja się już z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, komentujcie, zostawcie subskrypcję na moim kanale i widzimy się w kolejnym odcinku prosto z Londynu. Pa! Oh, you brought me four. Jest. Ja z nim nie wytrzymam. Kochani, muszę się pożegnać jeszcze raz, bo oczywiście ten człowiek... I'm not sitting on you. Can't feel my feet. Bo oczywiście ten człowiek musiał mi tutaj przeszkadzać, więc kochani, żegnam się jeszcze raz z wami. Życzę wam... Kochani, ja tak się już nie mogę więcej żegnać, to jest jakiś dramat, po prostu jak najszybciej pożegnam się z wami, bo dla mnie wykupuje tutaj służka. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa, pa.